Witaj kochana, jesteś na kanale Love Essentia Madi. Madi, Magda Woskowicz, ja jestem Love i Life Somatic Coachem, jedyną coach w Polsce pracującą w podejściu poprzez ciało w obszarze Love Life. Witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu opowiem o tym, co znaczy gonienie za mężczyzną, a co znaczy przyciąganie mężczyzną. Spróbuję Ci wyjaśnić, na czym polega różnica między jednym i drugim. Jestem pewna, że wyczuwasz różnicę, ale być może niektóre tipy, które Tobie powiem, będą dla Ciebie zaskakujące. Bardzo Cię proszę, otwórz swój umysł. Jeżeli to, o czym mówię, znacząco odbiega od tego, co zwykłaś robić, nie przyjmuj tego za złą ani dobrą monetę, spróbuj to po prostu przetestować. Jeżeli będziesz miała okazję spotkać się z mężczyzną, być na randce, po prostu zobacz, czy to, co mówię, działa. Przechodzimy od razu do rzeczy. Gonienie mężczyzn. Kiedy gonisz mężczyznę, to powiem Ci, co robisz, albo może najpierw, jaka to jest energia. Kiedy gonisz mężczyznę, to towarzyszy Tobie przede wszystkim taki głód bliskości. Bardzo często kobiety zaczynają gonić za mężczyzną, czasami nawet nieświadomie, w momencie, kiedy bardzo brakuje im takiej bliskości fizycznej i kiedy zwyczajnie potrzebują też towarzystwa. Tam, gdzie kobieta robi się osamotniona i tam, gdzie dodatkowo zaczyna jej brakować pewności siebie, poczucia własnej wartości, tam bardzo jest możliwe, że zacznie gonić za mężczyzną. Może to mieć bardzo różny wymiar. Na przykład kobieta może się zauroczyć mężczyzną i to ona pierwsza będzie się starała w towarzystwie, które zna tego mężczyznę, zdobyć jego numer telefonu. Bardzo możliwe, że w social mediach będzie go śledziła, będzie znała wszystkie jego koleżanki i widziała, co on lajkuje i tak dalej, i tak dalej. To mowa o trochę młodszej generacji. Ale kobieta, która jest starsza i która być może w realnym świecie nawiązuje relacje, to będzie kobieta, która będzie się dopraszała. Kiedy mężczyzna mi napisze jeden dzień, drugi, to ona będzie się dopominała. Będzie często wyznaczała granice i standardy mężczyźnie, nie sprawdzając tak naprawdę tego, czy mężczyzna w ogóle jest nią zainteresowany. Taka kobieta często, ona już na wstępie mówi o swoich warunkach, o swoich standardach, ale tak naprawdę tych standardów wewnątrz w ogóle nie ma zintegrowanych. Dlaczego? Bo ona nie poczeka czasu ciszy, aby przekonać się, czy ten mężczyzna w ogóle jest nią zainteresowany, tylko ona sama najpierw zaczyna ten kontakt prowadzić, inicjować. I to wygląda w ten sposób, że właśnie nie ma chwili ciszy. Tam, gdzie jest cisza, tam, gdzie normalnie kobieta przekonuje się, na ile facet jest nią zainteresowany, czy jemu tak naprawdę zależy, czy on traktuje ją serio, czy on o niej myśli, czy on za nią tęskni, czy ona się jemu podoba, tam kobieta, która goni mężczyznę, będzie to zagadywać. Pierwsza będzie pisać, będzie lajkować, będzie komplementować, będzie proponować. Jak coś nie będzie trudno zorganizować, załatwić, to ona weźmie za telefon albo otworzy Google i po prostu wszystko zaaranżuje. Tam, gdzie mężczyzna będzie mu niewygodnie przyjechać, ona przyjedzie. To jest kobieta, która goni za mężczyzną. Bardzo często kobieta sobie nawet nie zdaje do końca sprawy z tego, że ona nie do końca poważa tego mężczyznę. Tak jak powiedziałam na początku, osamotnienie plus niepewność samej siebie sprawiają, że ta kobieta wchodzi właśnie w desperacką energię. Co się w takim razie dzieje, kiedy mężczyzna jest goniony? Kiedy mężczyzna czuje, że ta kobieta robi całą pracę, to przede wszystkim pierwsze, co przychodzi mu do głowy, to właśnie fakt, że ta kobieta ma niskie poczucie własnej wartości. Mężczyźni doskonale wyczuwają wartość kobiety w oparciu o to, co daje na samym początku kobieta i co oni włożyli do relacji, aby ta kobieta w ogóle chciała zwrócić na nich swoją uwagę. I ja znam słowa, które najczęściej powiedzą kobiety, zwłaszcza dojrzałe kobiety, które mają po 30 kilka lat, którym zależałoby na założeniu rodziny. Co powiedzą kobiety, które mają 40 kilka lat, być może rozwód za sobą, być może dzieci. Oj, nie ma tak wielu fajnych, interesujących mężczyzn, bardzo ciężko jest spotkać kogoś interesującego, ale to nie jest tak naprawdę tekst o tych mężczyznach. Tu nie jest prawda o tych mężczyznach, tylko o tym, jak ty jako kobieta siebie ustawiasz na
rynku właśnie randkowym. Jeżeli ty z założenia uważasz, że fajnych mężczyzn nie ma, to ty w środku musisz myśleć, że ty się w żaden sposób nie wyróżniasz. I bardzo często kobiety mają taką tendencję do tego, żeby zaniżać te standardy i oczekiwania. Ale wyobraź sobie, że właśnie dla mężczyzny, który myśli poważnie o relacji, który szuka naprawdę partnerki do życia, to właśnie tylko i wyłącznie kobieta, która ma wysokie standardy, wchodzi w grę. Kobieta, która ma wysokie standardy, ona jest zdolna przyciągać mężczyznę. Zostajemy nadal w tym mindsetie gonienia za mężczyzną. Kobieta, która goni za mężczyzną, tak jak już przed chwilą powiedziałam, ona będzie odpychać tego mężczyznę. Ponieważ tu działają energie. Tam, gdzie gonisz, ktoś zaczyna uciekać. Spróbuj zrobić test z dzieckiem, ze zwierzęciem, tak? Jeżeli wprowadzasz grę, ja ciebie gonię, to zaczyna ktoś natychmiast uciekać. Mamy to wyuczone, ale jest to też na poziomie takim energetycznym, więc mężczyzna się odsuwa. Druga rzecz jest taka, że ty, kiedy gonisz za mężczyzną i zaczynasz wchodzić w jego męskie buty i zaczynasz inicjować, zaczynasz go przekonywać, uwodzić tego mężczyznę, zanim on w ogóle zrobił wystarczająco dużo dla ciebie, abyś w ogóle brał pod uwagę jego jako poważnego faceta, to ty sprawiasz, że on przestaje traktować ciebie poważnie. Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna ceni to, co zdobędzie, a zdobywa tylko poprzez wysiłek. Jeżeli kontakt z tobą nie przynosi mu żadnego wyzwania, tylko ty podajesz się jemu na tacy, ty stajesz się gwarantowana dla niego, ty stajesz się oczywistością. I powiem też coś, co jest szalenie ważne, że i powtarzam to bardzo często, że na randkowej drodze poczucie osamotnienia, poczucie niepewności, zaniżonego poczucia własnej wartości są trzema ważnymi stanami, takimi stacjami, które zaliczamy podczas poszukiwania i wyboru nowego partnera życiowego, które powinny być przez ciebie uzdrowione i nad którymi powinnaś popracować podczas coachingu, podczas sesji jednego ze mną, zapraszam serdecznie u psychoterapeuty, ale takiego, gdzie masz pewność, że ci naprawdę pomaga, ponieważ bardzo często psychoterapie nie pomagają ludziom, pomagają im uzdrowić rany z dzieciństwa, zobaczyć swoje DDA, DDD, ADHD i tak dalej, ale niekoniecznie dadą tobie takie tipy, sprawdzone tipy i prowadzenie na miłosnej drodze, abyś mogła wcielić swoje nowe zmiany, swój nowy mindset. Więc tu bądź bardzo rozważna. Natomiast spadek poczucia własnej wartości, niepewność, osamotnienie, ogromna tęsknota za bliskością, to są lampki ostrzegawcze dla ciebie, że możesz w tym stanie umysłu, w tym stanie bycia przyciągać z miejsca swoich największych deficytów i zgadzać się na coś, co nigdy nie przyniesie tobie satysfakcji. Kiedy ty zaczynasz gonić za mężczyzną, to mężczyzna, który jest w desperacji, być może stanie się twój, ale nigdy się nie dowiesz o tym, jak bardzo tęskni za tobą, jak ceni ciebie i jak naprawdę chce mieć ciebie w życiu. Mężczyzna, za którym ty gonisz, może zachowywać się w taki sposób, że dawać ci kilka zdań na czacie w ciągu tygodnia. Nigdy może nie przejdziecie do fazy rozmawiania przez telefon, być może nie poznasz nigdy jego znajomych, albo nigdy nie będziecie spotykać się w miejscach publicznych. Będzie ciągle znajdował wymówki i będzie sprzedawał ci różne teksty, dlaczego nie zadzwonił, dlaczego się nie odezwał. Taki mężczyzna nigdy nie da ci poczucia, że jego uwaga jest przy tobie i ma tobą zainteresowanie. Nie będzie zadawał pytań dotyczących twojej osoby, tego kim jesteś, co lubisz i tak dalej. Nie będzie go to interesowało i uwierz mi kochane, jeśli miałabyś u swojego boku właściwego mężczyznę, dla którego stanowisz wartość, to uwierz mi, nie mogłabyś tego nie zauważyć. Jeżeli masz wątpliwości, jeżeli czujesz się źle, to bardzo możliwe, że to właśnie masz do czynienia z mężczyzną, który nie jest tobą zainteresowany i zagalopowałaś się i zaczęłaś go gonić i twoja niepewność związana z tą znajomością, z tym facetem wynika nie
z twoich deficytów z dzieciństwa, ale z faktu, że otrzymujesz bardzo, bardzo malutko. Może się zdarzyć, że jeśli odwrócisz dynamikę i się opamiętasz, to mężczyzna, za którym zaczęłaś gonić, przejmie pałeczkę. Nie zdarza się to zbyt często, nie chcę ci dawać nadziei, ponieważ mężczyzna, który jest naprawdę zainteresowany kobietą, zaczyna za nią podążać. Natomiast zdarza się, że możesz ten proces jeszcze odwrócić. W miejsce gonienia za mężczyzną powinnaś uruchomić przyciąganie mężczyzny. Przyciąganie mężczyzny jest z miejsca twojej mocy żeńskiej energii. Ty przyciągasz do wdzięku, do klasy i do standardów, którymi emanujesz. Żeby tak było, nie możesz zgadzać się na randki last minute. Nie możesz zgadzać się na to, że mężczyzna znika na wiele dni, na wiele tygodni. Nie możesz się zgadzać na to, żeby być opcją w jego życiu. Nie możesz się zgadzać na wymówki. Tak naprawdę musisz czuć się dobrze w jego obecności i z faktem, w jaki sposób ciebie adoruje. Tak jak powiedziałam, nie możesz tego nie zauważyć. Jeżeli chcesz być też postrzegana przez mężczyznę jako kobieta o wysokiej wartości, to uwierz mi, kochana, choć jest to dla ciebie trudne, bo jesteś kobietą z natury emocjonalną, to takie rozgliwianie się nad relacją z mężczyzną, taka wylewność, która być może ciśnie ci się na usta, bo doświadczyłaś z mężczyzną pięknych chwil, bo naprawdę czujesz jego dobre emocje, czujesz się wspaniale, być może zaczynasz się zakochiwać. Taka wylewność zrobiona zbyt wcześnie często może ostudzić zapał mężczyzny. Musisz pamiętać, że mężczyzna jest zdobywcą. I teraz co z tym zrobić, jeżeli ty to odczuwasz? No niekoniecznie musisz to wszystko przelewać na mężczyznę. Ciesz się tym stanem takiego rozanielenia, takiego zakochiwania, takiej słodyczy w swoim ciele. Możesz to rozpuszczać po całym swoim ciele i w sposób energetyczny, w sposobie, w jakim myślisz o tym mężczyźnie, wysyłać mu tą całą energię, ale nie stawaj się zanadto wylewny. Nie zaczynaj traktować ani mężczyzny jako pewnik w swoim życiu, ani nie pozwól, żeby on właśnie ciebie traktował jako pewnik. Ponieważ my bardzo szybko, kobiety, chcemy przypieczętować relacje, nie wiedząc o tym, że mężczyzna zakopuje się w dłuższym trochę procesie, a i nam, kobietom, naprawdę znacznie więcej korzyści przyniesie wprowadzenie na randkową drogę trochę więcej zdrowego rozsądku, trochę więcej dystansu. Pamiętaj o tym, że dopóki ty nie czujesz, że mężczyzna jest naprawdę w ciebie zaangażowany i właśnie być może zaczyna zdradzać półsłówkami uczucia, które zaczyna w stosunku do ciebie żywić, jeżeli nie masz takiej pewności nieomal, że poziom waszego zaangażowania jest na tym samym poziomie, to nie wylewaj na niego swoich uczuć, bo możesz wylać dziecko z kąpielą. Tam, gdzie my czujemy się już pewne, że jesteśmy z mężczyzną, że za chwilę będziemy z nim w związku, tam bardzo często u mężczyzny powstaje odwrotna, taka odpychająca dynamika. I uwierz mi, to nie wynika ze złej woli mężczyzny, ale po prostu z jego takiego naturalnego łowieckiego, można powiedzieć, charakteru. I to nie jest też prawdą, że to będzie trwało w nieskończoność i nigdy ten mężczyzna nie zdecyduje się zaangażować w ciebie, ale on potrzebuje po prostu więcej czasu do tego, żeby się w tobie zakochać, bo on się zakochuje dzięki temu, co robi dla ciebie, a kiedy ciebie zdobywa, to on cały czas jest w takim mindsetzie i w trybie dawania tobie coraz więcej. I kiedy on w pewnym momencie zaczyna myśleć o tych wszystkich chwilach doświadczenia, które mieliście ze sobą, on w pewnym momencie zaczyna czuć, że jest w tobie zakochany. I on tak naprawdę bardzo pragnie poczuć to uczucie. Każdy mężczyzna pragnie zakochać się w kobiecie, rozkochać w niej, ale bardzo często kobiety psują wszystko swoją chęcią poczucia bezpieczeństwa i pewności. To jest tak naprawdę odwieczny nasz problem ludzi. My tak samo mocno, jak potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, tak mocno potrzebujemy przygody nieznanego i nowości. Więc tu będzie zawsze zachodził taki taniec i mężczyzna i kobieta być może w swoich jakościach i w swoich potrzebach stoją na przeciwległych biegunach,
Ale kiedy odpowiednio poprowadzimy ten miłosny taniec, tą randkową dynamikę, a często też taką dynamikę w relacji, to możemy znacznie więcej wygrać. I tu, kochane kobiety, zapraszam Was do takiego otwarcia Waszego umysłu i serca, bo czasami się może zdarzyć, że randkujecie, a może jesteście już żonami nieodpowiednich mężczyzn. To, że masz z mężczyzną dzieci, to, że macie wspólny dom, to, że teoretycznie łączy was akt małżeństwa, niekoniecznie znaczy zawsze, że to jest właściwy mężczyzna dla ciebie i ta dynamika relacji, w której jesteś, jest dla ciebie dobra. Bądź tak naprawdę ze sobą szczera. Jeżeli mężczyzna bierze ciebie za pewnik, to ty już gdzieś popełniłaś błąd. I jeżeli mężczyzna ma pozwolenie od ciebie na to, aby dawać mniej i mniej, a być może nawet nie okazywać ci szacunku, nie okazywać ci miłości, nie mieć żadnego planu na przyszłość dla relacji, to oznacza, że być może jest to niewłaściwy mężczyzna. I tu również zapraszam cię do tego, abyś zastosowała tą strategię przyciągania, ale nie gonienia. I przyciągające jest dla ciebie, czy dla tej dynamiki w związku, to jeżeli ty wyznaczasz swoje standardy i stoisz na straży tych standardów, uwierz mi, nie możesz stracić mężczyzny, który jest dla ciebie właściwy. Jeżeli mężczyzna odchodzi, jeżeli coś zostaje określone, prawda wychodzi na jaw, określasz tak naprawdę to, jak wygląda rzeczywistość podczas randkowej drogi, czy już w relacji, to ty nie możesz stracić mężczyzny, który jest dla ciebie właściwy. Ty możesz co najwyżej stracić mężczyzny niewłaściwego, który nie jest tobie już na dłuższą drogę pisany, na drogę też twojej duszy i twojego najwyższego rozwoju tutaj na ziemi. Kiedy ty jesteś w takim mindsetzie przyciągania, to ty nie boisz się aż tak bardzo ciszy, która jest między tobą i mężczyzną. Kobieta, która jest w mocy swojej żeńskiej energii, która jest świadoma swojej wartości, swojej seksualności, swojej kobiecości, ona nie boi się aż tak bardzo ciszy. Ona nie próbuje tego przerwać, nie próbuje wbić się w życie mężczyzny, nie próbuje walczyć o zainteresowanie mężczyzny. Ona sprawdza tym samym, na ile mężczyzna jest serio. Jeżeli mężczyzna epatuje ciszą w relacji i kiedy się zjawia, to rozgrzewa atmosferę mocą swoich słów, to taka kobieta wie, że z tego należy zrezygnować. Taka kobieta daje sygnał ostrzegawczy, że to nie jest dla mnie okej. Okay. Rozumiem, najwidoczniej to nie jest dla ciebie dobry czas na to, aby budować relację. Prawda jest jednak taka, że jeżeli facet spotyka kobietę, na której jemu naprawdę zależy, to zawsze czas i wszystkie okoliczności są właściwe. Więc kobieta, która opiera się na przyciąganiu, nie zaspokaja się ochłapami, okruszkami, wymówkami. Taka kobieta patrzy na zachowanie mężczyzn, na jego działanie, które musi być otwarte, szczere, prawdziwe i też konsekwentne. Taka kobieta przede wszystkim jest przekonana o swojej wartości i ona ma bardzo jasno ustalone, co ona potrzebuje w związku. I jeżeli relacja już na samym początku nie spełnia jej potrzeb, to ona potrafi sobie odpuścić. Tak samo ważna rzecz, jeśli chodzi o przyciąganie mężczyzny, jest związana z seksem. Kobiety współcześnie uwielbiają to poczucie wolności w eksplorowaniu właśnie życia seksualnego, ale prawda jest też taka, że dla mężczyzny seks z kobietą, która się jemu podoba, którą on widzi jako wartość, jest właśnie najwyższą wartością. I kiedy mężczyzna na samym początku swojej pracy dostaje całe wynagrodzenie i jeszcze premię, to on już ma poczucie, że jemu odebrano całą frajdę. I taka jest rzeczywistość. I kobiety, które szybko idą z mężczyzną do łóżka, przywiązują się do tego mężczyzny 10 razy bardziej, niż on przywiązuje się do nich. Bo dla mężczyzny seks znaczy bardzo często coś innego niż dla kobiet. Nie dla wszystkich mężczyzn, ale dla wielu mężczyzn. I to jest szalenie ważne. Jeżeli spotykasz się z mężczyzną i nie ma żadnych rozmów dotyczących tego, czy wy jesteście w związku, poznałaś jego znajomych, nie wychodzicie w publiczne miejsca, jest w jakiś sposób stagnacja, bo widzicie się w jego mieszkaniu albo w twoim mieszkaniu i właściwie jest nuda, to oznacza, że ten mężczyzna nie traktuje ciebie do końca poważnie. On traktuje cię prawdopodobnie jako
odskocznię od swojej rzeczywistości jako po prostu miłe kobiece towarzystwo, które daje kontakt fizyczny, które daje dostęp do seksu, ale nic ponadto. I nie bój się, kochana, w momencie, kiedy ty chcesz działać właśnie w żeńskiej energii, chcesz działać z miejsca tego przyciągania właściwego mężczyzny, a nie rezygnować z siebie, doprowadzać mężczyznę do takich poważnych, czasami gorzkich rozmów. Nie bój się być bezpośrednia też czasami, bo bycie zbyt miłą, bycie zbyt wyrozumiałą, bycie super empatyczną jest super nieatrakcyjna dla mężczyzny. Każdy mężczyzna chce, żeby kobieta była i sympatyczna, ale również, żeby była, potrafiła być wytrawna i potrafiła być bardzo w punkt, ponieważ to jest kobieta, która jest silna, właśnie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, która nie łudzi siebie jakimiś fantazjami, tylko opiera się na swojej intuicji i jeżeli ma jakieś wątpliwości, to bardzo prosty, bezpośredni, uprzejmy sposób konfrontuje się z rzeczywistością. To jest kobieta, która ma odwagę i pokazuje, że ja jestem tą, która zasługuje na to, czego potrzebuje. Więc to jest szalenie istotne, żeby być w tej dynamice przyciągania mężczyzny, czyli być w miejscu żeńskiej energii, kiedy ty nie rezygnujesz z siebie, ze swoich kobiecych potrzeb, a jednocześnie nie wchodzisz w męskie buty. Jeżeli chcesz uczyć się o prawdziwym znaczeniu żeńskiej energii, która ma dużo więcej wspólnego z twoim układem neurobiologicznym niż wyobrażeniami, co można kobiecie, czego nie można kobiecie i całą taką paplaniną i takim niezrozumieniem, zwłaszcza w Polsce, które jest wokół żeńskiej energii, to zapraszam cię na free webinar Miłosny Rezonans. Link znajdziesz w opisie. Pośpiesz się, to prawdopodobnie będzie ostatnie lub przedostatnie tego typu wydarzenie robione przeze mnie za free, specjalnie dla ciebie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeżeli podobało ci się to nagranie, udostępnij je innej kobiecie. Zostaw mi like, zostaw komentarz, subskrybuj ten kanał, klikając w dzwoneczek. Dziękuję ci bardzo, że tutaj jesteś. Buziaki, pa!